Łukasz z dwóch listewek o długościach 6 dm i 13 dm zrobił latawiec w kształcie rombu. Ile kolorowego papieru zużył na powierzchnię latawca? Wiemy, że Łukasz miał dwie listewki. Jedna listewka miała 13 dm, druga 6 dm i z tego zrobił latawiec w kształcie rombu. Tak? I pytanie jest, ile papieru kolorowego zużył właśnie na ten latawiec. Pole rombu oblicza się mnożąc długość jednej przekątnej przez długość drugiej przekątnej i wszystko podzielić przez 2 należy. No i teraz sprawdzamy, czy można coś skrócić. Oczywiście liczba 2 i liczba 6 jest podzielna przez 2, więc 2 na 2 to jest 1, 6 na 2 to jest 3. No i co nam wychodzi? 13 razy 3 to jest 39, decymetr razy decymetr, decymetr kwadratowy przez 1, tak? Bo tutaj 1 zostało po skróceniu. A 39 decymetrów kwadratowych przez 1 to jest po prostu 39 decymetrów kwadratowych. No i już możemy zapisać odpowiedź. Łukasz na powierzchnię latawca zużył 39 decymetrów kwadratowych tego papieru kolorowego. Dziękuję.